Concordis z siedzibą w Katowicach potrzebuje wsparcia. Hospicjum nie zdążyło podnieść się z problemów pokovidowych, gdy nagle doszły kolejne, spowodowane rosnącą inflacją. Cordis umiera powoli, grozi mu zamknięcie, a co za tym idzie, dziesiątki chorujących na nowotwory mogą pozostać bez opieki paliatywnej. Ta jednak nie byłaby możliwa, gdyby nie wolontariusze, którzy robią wszystko, by uratować miejsce z ponad 30-letnią historią. Tak naprawdę od samego początku mogliśmy liczyć na tych wszystkich, którzy poświęcają swój wolny czas i przychodzą w swoim wolnym czasie tylko po to, żeby pomóc innym, pomóc naszym podopiecznym. Robią to zarówno na oddziale stacjonarnym jako wolontariusze medyczni, to jest kilkadziesiąt osób, ale również wolontariusze akcyjni, czyli wszędzie tam, gdzie się coś dzieje, jarmarki, happeningi, koncerty, aukcje, festyny, kwesty przed cmentarzami, wszędzie tam są nasi wolontariusze, takich wolontariuszy aukcyjnych. Mamy ponad 100 osób. A łącznie hospicjum wspiera nawet kilkuset wolontariuszy, którzy aby pomagać również potrzebują pomocy. Na potrzeby drugiego człowieka nigdy obojętna nie pozostaje Fundacja TVS, której przedstawiciele bez wahania odpowiedzieli na trudną sytuację finansową hospicjum. Współpraca sięga 2009 roku, a łączy je misja służenie potrzebującym. W momencie, kiedy dowiedzieliśmy się o ich kłopotach, przecież to sławetne hasło, hospicjum umiera powoli, nie mogliśmy do tego dopuścić. Musieliśmy też stanąć i pomóc im. Pomagamy wolontariuszom, żeby oni mogli łatwiej pełnić swoją misję. Jest to taka właśnie wzajemna pomoc, nie tyle bezpośrednio potrzebującym osobom chorym, które korzystają z opieki hospicjum, ale właśnie wolontariuszom, żeby mogli swoją misję spełniać właściwie. Dlatego Fundacja TVS przekazała na ręce hospicjum czerwone logowane koszulki i chusty dla wolontariuszy, dzięki którym będą oni bardziej widoczni w terenie podczas prowadzonych akcji. Fundacja przekazała również bezpieczne puszki kwestorskie, z którymi pomagający wyruszą w teren. Ogłoszenie parafialne księdza z Przegędzy obok Rybnika stało się najnowszym hitem internetu. Jeśli chodzi o jakąś kolację, to najlepiej jest zimna płyta, bo wtedy zjem po prostu co tam mogę. Wybiorę sobie pojedyncze jakieś rzeczy. Takie instrukcje usłyszeli parafianie Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Przegędzy. Ksiądz Kazimierz Cichoń wyliczał po mszy świętej oczekiwany jadłospis, który mogą przygotować wierni w czasie kolędy. W internecie zrobiło się głośno. Wystąpienie wywołało śmiech, ale również ostrą krytykę. Mieszkańcy Przegędzy na nietypowe ogłoszenie duszpasterskie reagują różnie. Jest mi go już teraz szkoda, bo wszyscy na niego, ojejku, co to... Za księdza on sobie po prostu tak powiedział. Niektórzy w Przegędzy z tym księdzem jeszcze nie zdążyli się lepiej poznać. Nie wiem, jak to teraz będzie, no. Bo to jest inny ksiądz tutaj. Podobno nowy. No, to już jest chyba trzeci. Mhm. Także jak tam było, to była inna sprawa, ale nie, żadnego poczęstunku nie było. Tak posiedział, porozmawiał tam, parę słów tak popytał. Czyli raczej skromnie tak? Skromnie, tak, to było wszystko. Inni mają bardzo stanowcze zdanie na ten temat. Nie powinien tak się wypowiadać, jak się wypowiadał. A czemu? Bo szkoda, bo jeszcze troszkę za mało powiedział. Bo miał powiedzieć jeszcze ta ofiara, gdzie dać. Czy do koperty, czy do kieszeni, czy ile dać, tego nie powiedział. Za mało powiedział. Każdy robi tak, jak uważa. Mhm. Powinien raczej się z tym wstrzymać, bo wie pan co, jeżeli przyjdą goście, to pan ugości, nie? No. A nie wiem, czemu on takie coś zrobił. Nie mam pojęcia. Ale to jego pierwszy raz chyba po kolędzie tu, prawda? Tak. Mhm. Bo było... Może początkujący jest. No możliwe. Księdza nie mieliśmy okazji zapytać o to, dlaczego tak bezpośrednio określił swoje oczekiwania. Jeśli chodzi o posiłki, to z chęcią zjem. Ale nie w każdym domu. Nie jestem w stanie w każdym domu coś zjeść. Wizyta duszpasterska, czyli popularna kolęda, nie powinna kojarzyć się z rzeczami przyziemnymi. Trudno mówić o jakichś takich konkretnych wytycznych. Gdy przychodzą goście, zwłaszcza z dobrym słowem, trudno siedzieć przy pustym stole. Dla większości osób gościnność to element naszej kultury i czasem trudno sprostać oczekiwaniom domowników. Niekoniecznie jest przejawem buty czy roszczeniowości ze strony duchownego, ale może być też próbą uniknięcia takiej niezręcznej z kolei sytuacji, kiedy ktoś przychodzi i musi odmówić poczęstowania się posiłkiem, no bo już wcześniej został poczęstowany w dwóch poprzednich mieszkaniach na przykład. Zatem te treści, o których mówi ksiądz Cichoń parafianom, można było na pewno przekazać w innej formie. Ja też przyznaję, że nie jest to mój styl komunikowania się z wiernymi, ale
Nie podejrzewam księdza Cichonia o jakieś złe intencje. Dla wielu osób wypowiedź księdza z Przegędzy może być niezręczna, ale być może dla księdza niezręcznie jest też za każdym razem odmawiać. Są małe miejscowości i tradycja kolędy jest związana z tym, że było stosunkowo niewiele domów, więc można było więcej czasu poświęcić, bo bardzo często wiązało się to z jakimś rodzajem poczęstunku. A Ślązacy potrafią się prześcigać, jeżeli chodzi o wypieki na przykład. No i to potem jest delikatna bardzo sprawa, bo komu odmówić, komu nie odmówić i tak dalej. Więc ja jakby rozumiem ten odruch samoobronny. Nie odnajduję się w formie, natomiast odruch jest dla mnie zrozumiały. I tu nasuwa się wniosek, że niektórzy duszpasterze mogą pozazdrościć koledze z Przegędzy, bo skoro w ten sposób zwraca się do parafian, to pewnie są oni bardzo gościnni. Stadion Śląski w Chorzowie już w przyszłym roku zamieni się w prawdziwą arenę husarii. Z początkiem września rozpocznie się tam trzydniowy turniej gamingowy Husar Cup 2023, a rozgrywki na murawie stadionu stoczą najlepsi gracze w Counter-Strike. To może być największa w Polsce impreza e-sportowa, a przynajmniej takie plany mają organizatorzy. Wydarzenie odbędzie się po raz pierwszy. Kwalifikacje rozpoczną się dopiero w kwietniu, ale tutaj musi być okres przygotowawczy. Zaczniemy od otwartych kwalifikacji, gdzie każda drużyna z świata będzie miała możliwość zapisania się. My otrzymałem cztery weekendy, by móc się dostać do zamkniętej kwalifikacji. Z każdej kwalifikacji dostaną się dwie drużyny. W tego typu turniejach zapisuje się około 200-250 drużyn. To taka średnia, gdzie przez jeden weekend jest rozgrywanych około 1000 meczów. Wszystkie mecze będą transmitowane online. Kwalifikacje wyłonią 8 najlepszych drużyn, które ostateczne starcie rozegrają w turnieju głównym właśnie w Chorzowie. Motywem przewodnim Husar Cup będzie oczywiście Husaria. Turnieje w Counter-Strike rozgrywane są już od ponad 20 lat. Oprócz samego turnieju gry Counter-Strike Global Offensive, trzydniowe wydarzenie będzie składało się również z targów technologiczno-gamingowych, podczas których spodziewamy się zobaczyć m.in. premiery światowych tytułów oraz najnowszy sprzęt i akcesoria dla graczy. Strefa targów wokół stadionu będzie dostępna dla każdego, a dla kibiców chcących zasiąść na trybunach i kibicować na żywo drużynom dostępne będą bilety. Przewidziano miejsca dla 11 tysięcy widzów. Stadion Śląski nieprzypadkowo został wybrany na miejsce rozgrywek, ponieważ obiekt od lat słynie z promocji sportu i organizacji największych w regionie imprez. Choć e-sport nie zawsze kojarzy nam się z tradycyjnymi dyscyplinami sportu, takimi jak lekkoatletyka czy piłka nożna, ale bez wątpienia jest to szczególna forma aktywności, która wymaga niesamowitego przygotowania pod względem intelektualnym, umiejętności podejmowania szybkich decyzji, trafnych decyzji, tworzenia nowych strategii, ale również rozwoju tak zwanej małej motoryki. Organizatorzy przewidują, że przez trzy dni e-sportowej imprezy rotacyjnie może pojawić się nawet 300 tysięcy osób. Pula nagród dla uczestników to $1 000 000. Mieszkańcy Bytomia mogą sobie wybrać, kto zagra lub zaśpiewa dla nich na przyszłorocznych Dniach Bytomia. Właśnie ruszyło internetowe głosowanie, a do wyboru są m.in. Agnieszka Chylińska, Sarsa, Pocahontas, Sławomir i Kajra, Fish, Piersi czy Zakopower. Przygotowania do Dni Bytomia już wystartowały. Ruszyło internetowe głosowanie na artystów, którzy wystąpią podczas przyszłorocznych Dni Bytomia. Chcemy, podobnie jak w latach ubiegłych, zaprosić mieszkańców do wyboru. Chcemy zapytać o zdanie, także mieszkańcy mają wybór spośród 20 artystów, których dostępność w terminie Dni Bytomia sprawdziliśmy. Ale nie wszystkie miasta decydują się świętować. Na przykład w Rybniku nie będzie Dni Miasta. Wszystko jest spowodowane kryzysem ekonomicznym w kraju. Niestety, można tak powiedzieć, że pierwsza padła kultura. Rezygnujemy z imprez wydarzeń kulturalnych finansowanych w całości przez miasto do tej pory. To były flagowe imprezy miasta, takie jak Dni Rybnika, Rybnickie Boże Narodzenie i kolędowanie, majówka. Tych imprez w przyszłym roku nie będzie. Jeśli będą odbywały się na terenie miasta wydarzenia kulturalne, to będą one biletowane, organizowane przez jednostki miejskie. Głosowanie internetowe na to, kto wystąpi podczas Dni Bytomia, potrwa do 12 grudnia. Na razie ćwiczą tu dzieci, ale już 11 grudnia na lód wyjadą najlepsi zawodnicy na świecie do lat 20. W Bytomiu za kilka dni rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie do lat 20 dywizji 1B. Polska reprezentacja rywalizować będzie z Ukrainą, Estonią, Japonią, Włochami i Koreą Południową.
Już nie możemy się doczekać tych mistrzostw świata, chcielibyśmy zagrać jak najlepszy turniej mistrzowski. Chcielibyśmy, wiadomo, przed własną publicznością, jak zagrać wszystkim jak najlepsze mecze, a dzięki tym jak najlepszym meczom jak najwięcej meczów wygrać i zająć jak najlepsze miejsce w tym turnieju. Mistrzostwa odbędą się na lodowisku imienia braci Nikodemowiczów w Bytomiu. Hala pomieści 1400 widzów. Dla Bytomia to ważna impreza. Na pewno ma też wymiar historyczny. Zapowiedziana obecność prezydenta Światowej Federacji Hokeja Luka Tardifa jest dla nas czymś bardzo ważnym, pokazującym, jak Bytom jest ważnym miejscem na hokejowej mapie nie tylko Polski, ale i świata. I to jest dla mnie oczywiście osobiście, ale też pewnie dla wszystkich mieszkańców bardzo ważne. No i sam fakt, że realizujemy to, co chcieliśmy zrealizować, czyli pobudowie lodowiska, bo one tętniło życiem. Jest one czynne niemal 24 godziny na dobę. Jest sport, rekreacja. W tym roku Polskiej Federacji się udało uszczelić hat-tricka, bo w kwietniu mieliśmy dwie imprezy mistrzowskie seniorów, pani i panów w Tychach. Te imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem kibiców. Ja też liczę na to, że tutaj do Bytomia Bytom zgromadzi wielu wiernych kibiców i pomoże naszych chłopców uskrzydlić. Bilety na mistrzostwa są już dostępne w sprzedaży.